Wybory samorządowe 2024 przeszły do historii. Zakończyło je ekspresowe liczenie głosów, bo już po kilkunastu godzinach od zamknięcia lokali wyborczych poznaliśmy wszystkie wyniki, wśród nich te dotyczące frekwencji. Niestety województwo śląskie znów nie ma się czym pochwalić. W drugiej turze do urn w regionie poszło niespełna 42% uprawnionych, co daje nam trzecie miejsce na niechlubnym podium. Fatima Orlińska. Niespełna 42% to prawie 740 tysięcy wydanych kart z ponad 1 700 tysięcy uprawnionych do głosowania. Tylu wyborców w niedzielę 21 kwietnia wzięło udział w wyborach na prezydentów, burmistrzów i wójtów w województwie śląskim. Wynik nie jest najgorszy, choć plasuje nas na końcu listy osiągnięć frekwencyjnych. Najniższą frekwencję odnotowano w Rudzie Śląskiej, gdzie nieco ponad 32% uprawnionych wybrało się do lokali wyborczych. A jednocześnie zwycięzca Michał Pierończyk zyskał najlepszy w województwie ponad 70% wynik. Prezydentura aktywna, w ogóle wyjście radnych do ludzi też, ale to nie na końcu w kampanii, tylko w całej kadencji, powinna dać lepsze efekty. I nad tym trzeba pracować u podstaw, rozmawiać z ludźmi, być dostępnym, zwracać uwagę, tak, że jest takie coś jak samorząd, że od tego samorządu to i to zależy, pokazać ludziom te konkrety, że ten plac zabaw, ta droga, ten chodnik, ta ławka, kosz na śmieci czy przycięcie drzewa, to właśnie zależy od samorządu. Wytłumaczenie tego to jest pierwszy krok do zwiększenia frekwencji. Najwyższą frekwencją z kolei zaraz po powiecie częstochowskim mogą pochwalić się Mysłowice. Tam o najbliższych 5 latach w mieście chciało zadecydować ponad 49% uprawnionych do głosowania. W drugiej turze wyborów zwyciężył dotychczas pełniący urząd prezydent Dariusz Wójtowicz, zdobywając ponad 56% poparcie mieszkańców. Wybory to powinno być święto demokracji, a nie obrzucanie się błotem. Ja robiłem w czasie kampanii wyborczej wszystko, aby przeciwników moich nie pokazywać w złym świetle, tylko pokazywać merytoryczną sferę kampanii wyborczej, co chcemy zrobić, co zrobiliśmy już dla naszych mieszkańców. Faktycznie emocje panujące w danym mieście mogą przełożyć się na zainteresowanie wyborami, ale nie w tak znaczącym stopniu. Specjaliści podkreślają, że to w dużej mierze brak edukacji społecznej, a poza tym druga tura rządzi się swoimi prawami. Mówimy o tej edukacji obywatelskiej, a nic albo niewiele w tej materii się dzieje, nie? Więc czy to się da zmienić? Nie jestem w tej materii akurat optymistą. Natomiast ja też nie fetyszyzowałbym frekwencji. Oczywiście, że ona jest ważna i istotna, no ale przecież legitymizacja w postaci wyborów się dokonała. Ludzie wybrali. No. Jakaś część, często spora, czy większość wreszcie została w domu. No tak się stało. No. Tak jak mówię, władza jest wybrana, ma legitymację, może rządzić. No więc teraz najważniejsze się będzie działo. Nie? I jak zapowiadają wybrani przez społeczności lokalne prezydenci, realizację swoich wyborczych obietnic i zobowiązań zaczynają od dziś. Również po to, by na frekwencję za kolejnych 5 lat pracować.